14 sierpnia, dziś w Telefaktach. W Ostrowcu sadzą drzewka dla estetyki i środowiska. Ile lat ma Twoje serce, czyli ważna profilaktyka. Pierwszy mecz KSZO 1929 w nowym sezonie 2014-2015. 14 sierpnia, czwartek, Anna Ciechocińska-Leśniak, witam Państwa, zapraszam na Telefakty. Remontis wychodzi do mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego z kolejną akcją zachęcającą do selektywnej zbiórki odpadów. Tym razem sadzą drzewka wokół pojemników na śmieci. Pracownicy firmy zajmującej się wywozem odpadów z miasta przyozdabiali tereny wokół pojemników w krzewy. Można by rzec niczym w czynie społecznym. To nowa akcja firmy, która ma na celu zachęcić do segregacji odpadów. Głównie jest to związane z promowaniem właściwej postawy proekologicznej w postaci właściwego startowania. A żeby z kolei można było właściwie startować, trzeba to związać z pojemnikami. Nieprzypadkowo przyozdabiane są miejsca, gdzie stoją pojemniki. W ten sposób firma chce zadbać o estetykę tych miejsc, zwłaszcza że muszą one zastąpić altany śmietnikowe, które zwyczajnie się nie sprawdziły. Mieszkańcy nie do końca chcą tam wchodzić. Jeżeli wchodzą, to nie przekraczają, rzucają do najbliższego pojemnika. Pojemniki, gdy stoją, widać tylko ich górę i są pootwierane. Nie wiadomo, czy ktoś jest opisany jako surowce wtórne, czy odpady komunalne. Na terenie spółdzielni mieszkaniowej Hutnik wraz z wejściem w życie ustawy śmieciowej altany przestały funkcjonować. Prezes spółdzielni mieszkaniowej Hutnik, Andrzej Zieliński, wskazuje obecnie na inny problem. Problem, jaki nam pozostał, zresztą to widać tutaj, to jest po prostu wyrównanie tych terenów i jesteśmy w trakcie prowadzenia akcji. Wiem, że częściowo było to sfinansowane także przez Remondis. Oprócz tych roślinek to także pomagali nam, bo problem jest z ustawieniem tych pojemników. W mieście nie brak altan śmietnikowych, nie przystają one jednak do nowej rzeczywistości w zakresie gospodarki odpadami. I część mieszkańców uważa, że nie sposób się z nimi rozstać. Niestety nowe rozwiązania ekologiczne, nowy sposób sortowania odpadów opakowaniowych powoduje stawianie nowych pojemników. Często te pojemniki najczęściej są dużo większe i niekompatybilne z wielkością altanek. I nigdzie w krajach wysoko rozwiniętych, w których często tak się powołujemy, jak to się tam gdzieś żyje, jak się sortuje, te altanki są elementem niespotykanym. Podobnych akcji potrzeba będzie więcej, gdyż altan śmietnikowych będzie ubywać. Konieczne jest przygotowanie nowych miejsc pod pojemniki. Wydaje mi się, że koszt remontu tych altan śmietnikowych przekroczyłby koszt rozbiórki. Po prostu te altany śmietnikowe, ta część małej architektury była tak w beznadziejnym stanie, że po prostu nie było sensu je remontować i wydawać pieniądze. W Hutniku z tą akcją, jak i z innymi związanymi z segregacją odpadów, wiążą duże nadzieje. Widzą też efekty spotkań z mieszkańcami w postaci coraz lepszych wyników. Ustawa śmieciowa powoduje taką bliższą współpracę i fajnie jest, że Remondis współpracuje z mieszkańcami. Mieliśmy kontrolę z Urzędu Miasta, wypadła pozytywnie odnośnie sortowania. To było dość niedawno, bo dwa tygodnie temu. Mieszkańcy są bardzo dobrze nastawieni na sortowanie śmieci. Organizatorzy chcą, aby mieszkańcy coraz chętniej segregowali odpady. Poprawienie estetyki wokół pojemników może ich tylko do tego zachęcić. W ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim można dziś było wykonać badanie ciśnienia tętniczego, a także poznać wiek swojego serca. Specjalnie oznakowany autobus przez cały dzień stacjonował przed budynkiem starostwa powiatowego. Upalna pogoda jak na razie za nami. Z ulgą odetchnąć mogą ci, którzy zmagają się z chorobami układu krążenia, bo to właśnie wysokie temperatury są dla nich szczególnie niebezpieczne. W lipcu, kiedy upały nie odpuszczały, na ostrowiecką kardiologię trafiła rekordowa liczba pacjentów. Ważne, by osoby cierpiące na choroby serca czy nadciśnienie tętnicze były pod stałą opieką lekarza, regularnie się badały i przyjmowały lekarstwa. Od kilkunastu lat, także to dosyć długo. No muszę codziennie brać. Regularnie trzeba mierzyć i brać.
okazję, aby ciśnienie tętnicze bezpłatnie skontrolować. Wszyscy mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego i powiatu mieli dziś, bo do miasta zawitała ogólnopolska kampania Ciśnienie na życie. Jeździmy i profilaktycznie badamy, działamy profilaktycznie, czyli zachęcamy pacjentów, żeby sobie mierzyli regularnie ciśnienie, bo tylko wtedy, kiedy mierzymy regularnie, jesteśmy w stanie wykryć jakieś nieprawidłowości układu sercowo-naczyniowego i w porę odpowiednio je leczyć. Nadciśnienie to choroba cywilizacyjna. Jego występowaniu sprzyja zła dieta, stres, otyłość i zbyt mała aktywność fizyczna. Chorują głównie starsi, jednak coraz częściej problem ten dotyka osób młodych. Na tych akcjach wychodzą też takie pomiary u ludzi młodych, na przykład u 28-letniego pacjenta, którego ostatnio badałam, który już choruje na nadciśnienie i też już musi zadbać o to, żeby to prawidłowo leczyć i żeby dalej, żeby to było właśnie pod kontrolą lekarza. Bo jeśli pod kontrolą lekarza chory nie będzie, skończyć może się tragicznie zawałem bądź udarem. Samo nadciśnienie też niekorzystnie wpływa na organy, na przykład na nerki czy na narząd wzroku, bo tam poszerza te naczynia, które w tym momencie też i te narządy niewłaściwie pracują. Problem jest coraz bardziej powszechny, co widać, bo na badania chętnych było wielu. Tak, mam wysokie ciśnienie i stenta mam założonego. Biorę leki i tego nie. No różnie bywa, raz większe, za duże, raz za małe, takie skaczące. Choć niektórzy przyszli z innych powodów, aby zbadać wiek swojego serca. Tak z ciekawości przyszedłem, zobaczyć ile to serce ma lat. Można poznać wiek serca za pomocą naszego kalkulatora, który oblicza stopień ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych. I tak naprawdę to badanie składa się z dwóch części. Czyli na początku przeprowadzamy krótki wywiad z pacjentem, a później mierzymy dwa razy ciśnienie, wprowadzamy dane do naszego programu i później otrzymujemy wynik i mówimy ewentualnie, czy serce jest starsze, czy serce jest młodsze. Jeśli więc nasze ciśnienie tętnicze przekracza takie pomiary. Kiedy w kilku pomiarach bądź w jednym to ciśnienie jest wyższe od wartości podstawowych, czyli przekracza 140 na 90. To znak, aby zadbać o profilaktykę i regularne badania. Następny krok to wizyta u lekarza i rozpoczęcie leczenia. Z okazji jutrzejszych obchodów Dnia Wojska Polskiego, także 94. rocznicy Bitwy Warszawskiej, mamy dla Państwa zaproszenie na uroczystości, które odbędą się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Świętowanie rozpocznie się mszą w kolegiacie pod wezwaniem świętego Michała Archanioła o godzinie 10.30. Kolejnym punktem programu jest przejście na cmentarz przy ulicy Denkowskiej pod obelisk upamiętniający ostrowieckich uczniów poległych w wojnie polsko-bolszewickiej, a także wykonana przez Orkiestrę Dętomiejskiego Centrum Kultury wiązanka pieśni patriotycznych. Wczoraj wieczorem odbył się pierwszy w nowym sezonie mecz KSZO 1929. Przeciwnikiem był Granat Skarżysko. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1. W środę 13 sierpnia po raz pierwszy w nowym 2014-2015 sezonie swój mecz w trzeciej lidze rozegrali piłkarze KSZO 1929. Rywalem podopiecznych trenera Rafała Lasockiego był jeden z czołowych zespołów tej klasy rozgrywkowej Granat Skarżysko. Po zdobyczy punktowej i remisie na inaugurację tego sezonu w Sandomierzu liczna rzesza kibiców liczyła na komplet punktów w Ostrowcu. Jednak Granat od początku wysoko zawiesił poprzeczkę i to on dyktował warunki gry na boisku, spychając gospodarzy do głębokiej defensywy. W tej fazie meczu pomarańczowo-czarni ograniczali się do gry z kontry. Tylko bardzo dobrej dyspozycji w bramce Konrada Zacharskiego Ostrowczanie mogą zawdzięczać bezbramkowy remis do przerwy. Druga odsłona meczu zaczęła się bardzo dobrze dla gospodarzy. Po stałym fragmencie gry i niedokładnym wybiciu piłki przez defensywę Granatu, Kamil Dziadowicz zdobył swoją drugą bramkę w sezonie i dał radość ostrowieckim kibicom. Ta trwała jedynie 7 minut. W 54 minucie gry niepilnowany w polu karnym Dawid Smolarczyk strzałem głową z najbliższej odległości doprowadził do wyrównania. Mimo stwarzanych sytuacji, żadnemu z zespołów nie udało się już zdobyć kolejnych bramek i mecz zakończył się podziałem punktów. Przyznam się, że troszeczkę byłem zaskoczony naszą słabszą postawą, bo w Sandomierzu to my zdominowaliśmy Wisłę i my prowadziliśmy grę. Tutaj Granat dużo lepiej operował piłką niż my. Cieszy mnie bramka ze stałego fragmentu gry, bo my to właśnie ćwiczyliśmy z uwagi na to, że
ten okres przygotowawczy w lecie jest bardzo, bardzo krótki, to ja, mnie jako trenera naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo cieszy. Widać, że chłopcy chcą i to aż za bardzo, tam z nich kipi, w nich się gotuje. Ja nie będę ukrywał, że jestem zadowolony dzisiaj z tego punktu, dużo bardziej niż z punktu zdobytego w Sandomierzu. Ja wiem, że tutaj my dokonaliśmy bardzo dużych wzmocnień, ale dzisiejszy mecz między innymi pokazuje to, że my wreszcie mamy kadrę taką, jak moim zdaniem około 10 zespołów w tej trzeciej lidze. My potrzebujemy czasu, bo ci chłopcy naprawdę będą dobrze grać piłkę, będą wygrywać, tylko potrzeba naprawdę czasu i kilku takich meczy, gdzie troszeczkę będzie, przynajmniej jednego takiego meczu, gdzie troszeczkę szczęścia nam dopisze, bo no, tak naprawdę dzisiaj to można powiedzieć, że sami sobie strzeliliśmy bramkę. Mniej zadowolony z remisu był szkoleniowiec gości, który czuł wielki niedosyt po końcowym wistu sędziego tego spotkania. Na pewno niedosyt pozostał, bo wydaje mi się, że w przeciągu całego meczu na pewno i więcej mieliśmy piłkę i więcej akcji przeprowadziliśmy, mieliśmy więcej setek. Natomiast no, w piłce jest tak, że to co wpadnie się liczy. Tak? Dzisiaj straciliśmy jedną, strzeliliśmy jedną, jest remis. Na pewno KSZO jest zespołem, który no, jest innym niż wcześniej. Tak? To widać, że ten zespół już ma atuty ofensywne, bo dzisiaj też mieli swoje pozycje. Tak? Na pewno nie było ich tyle, co mojego zespołu, natomiast to już jest zespół, który w ofensywie zaczyna być groźny. Tak? Do tej pory tak naprawdę KSZO bazowało na stałym fragmencie gry, a to w tej lidze było troszkę za mało, natomiast no, ci ludzie, którzy przyszli, już napędzają ten zespół do przodu. Także myślę, że to powolutku to KSZO będzie coraz mocniejsze, natomiast to nie jest tak, że się weźmie trzech ludzi czy czterech i nagle już się ma fantastyczny zespół. To my w Granat budujemy od 5 lat tak naprawdę i też krok po kroku, powolutku to gdzieś tam coraz lepiej wygląda. No cóż, no mecz no, wydaje mi się, że fajny, tak? Taki na wysokim poziomie bym powiedział, bo dużo sytuacji pod jedną i pod drugą bramką. Myślę, że kibice dzisiaj się nie nudzili i fajnie, że jest fajny stadion, fajnych dwóch przeciwników, fajna godzina, fajne oświetlenie, także no to tylko zazdrościć. Po drugiej kolejce Ostrowczanie mają w swoim dorobku 2 punkty i plasują się na 12 miejscu w ligowej tabeli. Szanse na poprawienie tego stanu rzeczy będą mieli już w najbliższą sobotę o godzinie 17. Zadanie z pewnością nie będzie łatwe, gdyż na stadion w Ostrowcu zawita zawsze groźny zespół tarnowskiej Unii. No przede wszystkim musimy strzelić tą jedną bramkę więcej przeciwnikowi, żeby zainkasować 3 punkty. Ja jeszcze raz podkreślę, ta gra nasza się zmienia, bo naprawdę już są zawodnicy do tego grania, chociaż dzisiaj aż tak tego nie było widać, ale momentami aż miło było patrzeć na grę mojego zespołu, a ja mam nadzieję, że tak nie będziemy grać tylko wyrywkami, tylko przez kilkanaście minut, ale przez kilkadziesiąt. Terminarz rundy jesiennej jest dla graczy KSZO 1929 bardzo korzystny. Aż 11 pojedynków w tej rundzie zagrają przed własną publicznością. W tym najbliższe 3 spotkania. A teraz przypominamy Państwu komunikat Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przejazd kolejowy dla ruchu pojazdów drogowych w ciągu ulicy Żeromskiego zostanie zamknięty całodobowo z powodu remontu. Od godziny 8 18 sierpnia do godziny 20 21 sierpnia mieszkańcy Ostrowca proszeni są o korzystanie z wyznaczonych objazdów. To jest od ulicy Szewieńskiej, ulicami Świętokrzyska, Traugutta, Aleja 3 Maja, Zagłoby oraz do ulicy Waryńskiego, ulicami Zagłoby, Aleja 3 Maja, Traugutta, Świętokrzyska. Na kolejne wydanie Telefaktów zapraszamy Państwa już w poniedziałek, a przed nami długi weekend z telewizją lokalną. Jutro w piątek zapraszamy Państwa na premierowe wydanie magazynu kulturalnego Nie wyłączaj kultura, a także skróty najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Dziękuję za uwagę, życzę miłego weekendu, do zobaczenia.